Cleo, Studio Acanthus, ale też Twin Peaks, Bright Ofidia, suwalski chór gospel z gościem specjalnym Norrisem Garnerem. Poza tymi perełkami muzyczne prezentacje zespołów artystycznych działających w pracowniach Suwalskiego Ośrodka Kultury, koncert zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna oraz tradycyjny jarmark i odlotowa strefa atrakcji dla najmłodszych. Tak wygląda tegoroczna oferta dla mieszkańców i gości z okazji Dni Miasta. W imieniu wszystkich organizatorów, ale także prezydenta miasta Suwałk chciałam zaprosić suwalczan na jarmark kamedulski, który rozpoczynamy już 13 sierpnia i trwać będzie do 15, czyli 3 dni dobrej zabawy, muzyki, bardzo duża dawka dobrej energii, mam nadzieję, i znakomita oferta. Sobota, wolny od pracy dzień, rozpocznie się dla uczestników plenerowych wydarzeń już o 10, otwarciem strefy handlowej i gastronomicznej, które funkcjonowały będą w Parku Konstytucji 3 maja. Godzinę później, o 11, wystartuje strefa sportowo-rekreacyjna na terenie suwalskich bulwarów nad Czarną Hańczą. Bulwary nad Czarną Hańczą, gdzie będzie wspaniały familijny piknik rodzinny, na który zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji i oczywiście jednostka wojskowa, która przygotowała specjalny program dla suwalczan na ten dzień. Będzie mnóstwo atrakcji militarnych i na terenie bulwarów toczyć się to będzie aż do godziny 19. Równolegle w Parku Konstytucji 3 maja, jak to kiermasz, jak to jarmark, więc będzie można zrobić znakomite zakupy i zdegustować znakomitych potraw. A w tle oczywiście będzie toczyła się znakomita muzyka mechaniczna i będziemy pokazywać filmy o mieście i o regionie. A już o godzinie 18:00 męskie granie, mocne granie, czyli zespół rockowy Twin Peaks z Suwalskiego Ośrodka Kultury. A po nim Bright Ofidia, zespół z Białegostoku, który gra progresywny metal, heavy metal, ale też mówi się, że ta kapela jest jedną z najlepszych w Polsce wykonujących ten rodzaj muzyki. Tuż po ich koncercie na scenę w parku wkroczą władze miasta w towarzystwie wicemistrzyni olimpijskiej Marii Andrejczyk. Po oficjalnym otwarciu na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, Cleo. Mamy wybór, każdy może znaleźć coś dla siebie w sobotę. I bardzo liczymy na to, że wspólnie będziemy świętować. Niedziela w kulturalnym kalendarzu rozpocznie się o 10 rano. Znowu będzie okazja poszperać na jarmarcznych straganach i popróbować lokalnych przysmaków. Dostępne będą oczywiście strefy zabaw dla milusińskich czy strefy artystyczne. Nie zabraknie parku linowego, krzywych luster, gigantycznych Chińczyków, zjeżdżalni, dmuchawców. Naprawdę zapewniam, że to będzie znakomita zabawa i rozrywka. Na 13:00 zaplanowano poranek teatralny. Aktorzy zabiorą w podróż dzieci po morzu, na statku, gdzie będzie można dokonać wyboru, czy lepiej zostać kapitanem żeglugi wielkiej, czy może ratownikiem wodnym, czy może muzykiem, który śpiewa szanty. Po spektaklu finał 15. edycji konkursu Suwalskie Limeryki Latem, organizowanego przez naszą Bibliotekę Publiczną, a później kolejno. Artystyczna open scena SOK, koncerty Suwalszczyzny, żywiołowego chóru gospel i nieco muzyki młodej generacji. O 19:00 na bulwarach wystąpi długo oczekiwane w Suwałkach Studio Acanthus.